1 studio. Andrzej Potocki, telewizja w Polsce.pl. Witam Państwa w kolejnej odsłonie gorących pytań. Sycylia, z czym nam się kojarzy Sycylia? Sycylia to nie tylko plaże, wulkan, Etna czy piękne krajobrazy, ale to także synonim mafii. Mafii, która co prawda działa w Stanach Zjednoczonych głównie i na terenie Włoch. Ale ten termin pojawił się również u nas w Polsce. Użył go Sylwester Latkowski, opisując aferę Amber Gold, a także przed komisją śledczą, nazywając Gdańsk Małą Sycylią. I to dzisiaj jest temat naszego programu. Czy Gdańsk jest Mała Sycylia? W studiu naszym są dwaj gdańszczanie. Minister kultury Jarosław Sellin. Dzień dobry. Redaktor Gazety Gdańskiej. Człowiek chyba najbardziej zorientowany we wewnętrznych układach gdańskich i w problematyce Gdańskiej jako Mała Sycylia, redaktor Marek Formela. Dzień dobry. Oraz reprezentant tygodnika Sieci, Marek Pyza. Dzień dobry. Autor kilku artykułów śledczych dotyczących afer gdańskich, które robił wspólnie z Markiem Wikło. I w tej chwili porozmawiamy o tym, czy rzeczywiście ten Gdańsk jest tą Małą Sycylią, a jeżeli tak, to dlaczego? Zacznijmy, Marku, od ciebie. Ty byłeś tam kilkakrotnie w Gdańsku, jesteś człowiekiem z zewnątrz. W związku z tym, jak gdyby masz do tego większy dystans. Ale mimo to treść twoich artykułów była dość porażająca. Czy mógłbyś przypomnieć, jakie główne afery miały miejsce w Gdańsku, te, które opisywałeś? Ojej, no to przede wszystkim Amber Gold. To jest raz, chociaż może na wstępie to powinienem powiedzieć, że rzeczywiście jestem człowiekiem z zewnątrz w Gdańsku, bardzo lubię to miasto, bardzo mi się ono podoba, lubię tam jeździć. Szkoda, że często przy takich okazjach zawodowych one zwykle nie są zbyt radosne i pozytywne. I faktycznie, gdzie mi tam do Marka Formeli, który rzeczywiście jest encyklopedią, jeśli Marek chodzi o sprawy gdańskie. Dobrze, to tyle kurtuazji. Natomiast tak, Amber Gold to jest oczywiście rzecz największa, najobszerniejsza. I chyba warto będzie przy niej trochę dłużej się zatrzymać, bo ona pokazuje rzeczywiście, jak w soczewce, jak funkcjonuje lokalny układ. Nawet jeśli komisja śledcza tego nie wyświetliła krok po kroku, bo nie miała takich możliwości i nie miała takiego zadania również, pamiętajmy, to jednak pokazała nam sporo obrazów tego dowodzących, jak lokalni biznesmeni, często dziś ich nazywamy biznesmenami, ale lat temu, kilkanaście czy parę dekad temu, to byli regularni gangsterzy po prostu. A więc oni, politycy, świat prawniczy, prokuratorów, sędziów, policjanci, funkcjonariusze służb specjalnych i lokalni politycy, jak oni wszyscy w jednym towarzystwie doskonale funkcjonują. I to tworzy tak zwany układ gdański. Te współpracujące ze sobą środowiska. Posłuchajmy, co na ten temat miała do powiedzenia w telewizji w Polsce.pl wczoraj, tuż po obradach Komisji Śledczej do spraw Amber Gold, przewodnicząca Małgorzata Wasserman. My rozumiemy aparat państwowy i państwo jako funkcję, bym powiedziała, kierowniczo-opiekuńczą, a oni rozumieli to tak, jak powiedział Donald Tusk z POZE, wolni ludzie tworzyć czas. Tworzył Marcin P., był wolny, bo żaden sąd nie odważył się go zamknąć mimo 9 wyroków. No to tak. No właśnie. Dlaczego ta afera Amber Gold mogła bez przeszkód rozwijać się w Gdańsku na niespotykaną skalę wyłudzeń, a także afera ta sięgnęła, jak wiemy, najwyższych sfer państwowych, bowiem Urzędu do Spraw Komunikacji Lotniczej, prawda, linie OLT. I jak to było w ogóle możliwe, żeby organy ścigania, prokuratura, no w końcu lokalne władze samorządowe również, mogły dopuścić do takiego procederu, którego ofiarą padło dziesiątki tysięcy ludzi z wielkimi stratami finansowymi. A jak to jest możliwe, że pod budynkiem Sądu Okręgowego podsądny świętej pamięci Paweł Adamowicz protestuje przeciwko reformie wymiaru sprawiedliwości z sędziami Sądu Okręgowego, którzy w jego sprawie Izba Karna mieli rozstrzygać no, ważne postępowanie, ważne dla jakości demokracji, ważne dla jakości gdańskiego samorządu.
No myślę, że oprócz tego, o czym powiedział Marek, to jest jeszcze drugi wątek. Otóż to jest ten wątek, który się gdzieś zaczyna pod koniec lat 80., kiedy w obrębie struktur Komitetu Wojewódzkiego PZPR powstały zespoły gospodarcze złożone z młodych działaczy PZPR, którzy mieli wtedy dobre pozycje w aparacie gospodarczym, nie w aparacie politycznym. Nie byli dotknięci syndromem takiego aparatu partyjnego pierwszoliniowego, który czuł, że jego czas mija. I z tych dwóch grup, dwóch zespołów, które ówczesny sekretarz pierwszy Marek Hołdakowski założył, wyłoniły się następnie tak naprawdę elity gospodarcze Pomorza, które krok po kroku, a jak pamiętacie państwo, była to wtedy bardzo modna operacja uwłaszczenia pracownicze, spółki pracownicze na bazie przedsiębiorstw państwowych. Większość tych panów przejęła firmy, którymi wcześniej zarządzała w formule przedsiębiorstw państwowych. Dwóch z nich, pan Lipski i pan Jasiniecki, członkowie Komitetu Dzielnicowego w Gdańsk-Śródmieście, a też przewodniczący Komisji Ekonomicznej, po pewnym czasie zostali przewodniczącymi Gdańskiego Klubu Biznesu. Inny z kolei lobbysta, pan Zbigniew Stanowiecki, był członkiem Komitetu Miejskiego PZPR w Sopocie, radnym miejskim Sopotu, absolwentem WUMBL-u. I tak powstała oto nowa elita, która wykorzystując pewien handicap polityczny, krok po kroku przejmowała duże obszary gospodarki Pomorza, przejmowała je w pewnej symbiozie ze środowiskiem politycznym, a to środowisko polityczne tworzyli wtedy ci, którzy tworzyli Kongres Liberalno-Demokratyczny, Kongres Liberałów, a potem Kongres Liberalno-Demokratyczny. Na to się nałożyły weryfikacje funkcjonariuszy. Część tych funkcjonariuszy, tak jak Marek zauważył, pojawiła się w obrębie, byli przydatni, posiadali wiedzę, tworzyli pancerz ochronny, tworzyli pierścień ostrzegania w wielu przypadkach. A ponieważ w wymiarze sprawiedliwości nie doszło do żadnej weryfikacji przez lata, jeszcze niedawno w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku było 8 sędziów z legitymacją PZPR, więc pamiętajmy, kto był prezesem tego sądu apelacyjnego. No i pamiętajmy, kto był prezesem. Pani sędzia Skupska. Więc tutaj mówimy o tej drugiej części, bo to nie jest tylko tak, że to przestępcy stworzyli układ. Część tego układu w połączeniu z bardzo spetryfikowaną władzą samorządową wrastało w struktury i samorządu, i państwa polskiego. Spotkałem się w Gdańsku z następującą teorią, że Układ Gdański, swoje korzenie tego układu sięgają jeszcze lat 90., kiedy ówczesne elity postsolidarnościowe po rozpadzie KLD podzieliły się na dwie części. Ta, która jest za Platformą Obywatelską, i ta, która wspiera prawą stronę sceny politycznej, obecnie rządzącą. I tu pytanie dla pana ministra. Czy rzeczywiście ta teoria jest prawdziwa? A jeżeli nie, to jakie zdaniem, pańskim zdaniem, są te korzenie Układu Gdańskiego? Skąd on się wziął? Zacznę może od tego, że cały czas nam towarzyszy naszej rozmowie ten podpis czy napis, czy Gdańsk to mała Sycylia. Ja na Sycylii spędziłem ostatnio wakacje z córką i oczywiście uważam, że to jest jeden z najpiękniejszych zakątków świata, ale oczywiście wiemy, w jakim kontekście o tym mówimy, to skojarzenie właśnie, o którym pan redaktor wspomniał na wstępie, jednak z mafią, czyli tym negatywnym zjawiskiem w tamtym miejscu. Ja za bardzo kocham Gdańsk i jestem gdańszczaninem i jestem politykiem również stamtąd, żeby się cieszyć, że takie sformułowania padają. Martwię się tym i wolałbym, żeby takie skojarzenie na trwałe się nie ugruntowało. Ale rzeczywiście jest tak, że trwałość władzy i niezmienność tej władzy na poziomie lokalnym już od nawet nie 20, nawet można powiedzieć od ćwierćwiecza albo jeszcze dłużej, bo pan redaktor Formela tu opisał ten proces transformacji sprzed 30 lat, powoduje i brak możliwości jakiegoś odświeżenia tego układu, sprawdzenia papierów, wejścia do urzędów, powoduje, że jest jakieś dziwne zjawisko takiego zblatowania wszelakich elit. Jeden kryje drugiego. Polityków, wymiaru sprawiedliwości, biznesmenów, mediów. I to wszystko tworzy, tak jak pan to sformułował, jednak pewien układ. I on jest trudny do przeniknięcia, jest trudny do... Bardzo trudno w takiej sytuacji też wykryć prawdę o różnego rodzaju aferach. Moim zdaniem ta afera Amber Gold, jednak raport już za chwilę będzie publikowany i wstępny
wstępne konkluzje z tego raportu już poznaliśmy, pokazuje, że no nawet na takim szemranym biznesem, z takim szemranym człowiekiem, który go uruchomił, jakaś krysza musiała być. I być może ta krysza była możliwa tylko w Gdańsku. To jest dramatyczne pytanie, które trzeba postawić, bo dlaczego taki dziwny biznes nie rozwinął się gdzie indziej? Marku, czy podczas twojej pracy w Gdańsku zetknąłeś się ze zjawiskiem typowym dla mafii sycylijskiej, mianowicie z omertą? To, o czym mówił minister Selin. Czy rzeczywiście nie ma tam z kim rozmawiać o problemach korupcyjnych w Gdańsku? Czy wszyscy tam milczą i zachowują się tak jak przysłowowi przestępcy w filmach gangsterskich? No, oczywiście, że ci, którzy funkcjonują poza tym układem, są skłonni do rozmów, tylko ciężko wiedzę pozyskaną od nich przełożyć na publikacje prasowe, bo to wszystko wiąże się z ogromnym ryzykiem. Mieliśmy parę przykładów takich publikacji w innych redakcjach, które pokazywały właśnie takiego przekręconego na przykład gangstera, który stał się biznesmenem nazwanego po imieniu, i on potem wygrywał procesy z dziennikarzami, bo no, oni nie byli w stanie przed sądem udowodnić mu ciężkich mafijnych przewin i musieli go później przepraszać. No, takie przykłady były, więc jest z kim rozmawiać, tylko ja bym powiedział tak, nie my, dziennikarze, powinniśmy rozwiązywać takie problemy, je opisywać i z nimi walczyć na pierwszym froncie. Od tego są służby państwowe, od tego jest prokuratura, od tego są służby specjalne. I skoro jesteśmy przy aferze Amber Gold, to my tutaj w redakcji często sobie powtarzamy, że to była afera służb specjalnych. Ja co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości, że te służby bardzo mocno się przyczyniły, albo wręcz odegrały kluczową rolę dla możliwości zorganizowania i doprowadzenia prawie do końca tego przekrętu, zwłaszcza w tym kluczowym okresie 2011-2012, a później, i stawiam tezę, że aż do dziś Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zrobiła wiele, żeby odpowiedzialni za to w ABW przed kilkoma laty mogli spać spokojnie. Teraz musimy postawić przecinek, ale będziemy kontynuować ten wątek. Wątek udziału Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i służb w aferze Amber Gold, albowiem jeżeli występują tylko w aferze Amber Gold, mogą również wystąpić również w innych aferach. W związku z tym mamy w tym układzie gdańskim najprawdopodobniej również specjalistów ze służb państwowych, specjalnych, którzy tymi aferami w jakiś sposób spełnili nad nimi kryszę, sprawowali nad nimi nadzór, w cudzysłowie oczywiście, i dzięki temu nie mogły one ujrzeć w pełnym swojej krasie światła dziennego. Ale to już zapraszam państwa po krótkiej przerwie. Witam państwa po przerwie. W gorących pytaniach z nami w studio są minister Jarosław Selin, gdański publicysta, dziennikarz Marek Formela oraz publicysta i dziennikarz śledczy Tygodnika w Sieci Marek Pyza. Odpowiadamy na pytanie, czy Gdańsk jest małą Sycylią, i posłuchajmy, co mają na ten temat politycy w Sejmie. Przykre, że pani Dulkiewicz, która miała przy tej dramacie, w którym została prezydentem miasta i mogła wznieść się ponad podziały polityczne i zbudować wspólnotę w Gdańsku, wspólnotę ludzi różnych poglądów politycznych, ale pracujących dla Polski i dla Gdańska, zaczęła być jednym z najbardziej aktywnych działaczy opozycji. Niestety mamy do czynienia, w mojej ocenie, pewnie się z tym dziś rządzący nie zgodzą, że jest próba zawłaszczania tej najnowszej historii, budowania takiej nowej narracji, szukania swoich na siłę bohaterów. Nie bez kozery ktoś jeszcze w odniesieniu do rządów Adamowicza właśnie Gdańsk porównał właśnie z Sycylią, że tutaj też mamy do czynienia z takim tajnym czy niejasnym układem między władzą polityczną, publiczną, a różnego rodzaju nieprawidłowościami w funkcjonowaniu jednostki samorządu terytorialnego zarządzany przez Adamowicza. To, że Gdańsk nie jest żadną małą Sycylią, udowodnili sami mieszkańcy Gdańska w demokratycznych wyborach, stawiając na Aleksandrę Dulkiewicz, a wcześniej na Pawła Adamowicza, którego politycy PiSu i cała ta strona, można powiedzieć, próbowała odsądzać od czci i wiary. Jeżeli pani prezydent Dulkiewicz, która chce być liderką miasta, chce działać,
to są gdańszczanie, którzy ocenią te działania. Jeśli będą z nich niezadowoleni, to po prostu nie udzielą im mandatu w kolejnych wyborach. Panie ministrze, widać wyraźnie, że winę za ten układ gdański, za sytuację, która panuje w Gdańsku, prawdopodobnie ponosi magistrat tego miasta, władze tego miasta. Ja bym szerzej to jednak opisał, bo ten magistrat wynika z dominacji siły politycznej, która towarzysko jest niezmienna od prawie 30 lat, niezależnie od tego, czy to było na początku Kongres Liberalno-Demokratyczny, czy Unia Wolności, potem czy teraz Platforma Obywatelska z akolitami, to jest cały czas ten sam układ polityczny i towarzyski. I można się zastanawiać, dlaczego w Gdańsku on jest taki rzeczywiście w procedurze demokratycznych wyborów nie do ruszenia. Aczkolwiek zawsze bardzo silnie podkreślam, żeby o tym też pamiętać, bo wybory w ostatnich nawet już kilkunastu latach to pokazują, że prawica, ta wierna solidarnościowemu dziedzictwu, taka jak Prawo i Sprawiedliwość, zdobywa w samym nawet Gdańsku około 30% głosów, więc pamiętajmy, chodząc po tym Gdańsku, że to nie jest miasto totalnie zawłaszczone, tylko mniej więcej co trzeci mieszkaniec napotykany na ulicy jest zwolennikiem prawicy czy wierności solidarnościowemu dziedzictwu. Ale na czym problem polega, że akurat siła na przykład dzisiaj Platformy czy wcześniej KLD była w Gdańsku tak duża? Dlatego, że liderzy, którzy są w pewnym sensie dla wielu gdańszczan, zwłaszcza starszego pokolenia, legendami, takimi, tacy jak Lech Wałęsa, jak Donald Tusk, który jednak wyraziste to środowisko polityczne stworzył. Jak niestety ubolewam nad tym, liderzy Ruchu Młodej Polski, do którego sam należałem, niedawno 40. rocznicę Ruchu Młodej Polski obchodziliśmy, z Aleksandrem Halem na czele, jak Bogdan Borusewicz, którego z niebytu politycznego wyciągnęli bracia Kaczyńscy do polskiego parlamentu, a on potem się odwrócił i jest tam, gdzie jest dzisiaj. To są wszystko ważne nazwiska dla polskiej historii, dla historii również Gdańska. Oni są wszyscy w jednym środowisku politycznym. I dla gdańszczanom to niestety trochę zakłóca obraz. Obraz tego, gdzie jest wierność tradycji solidarnościowej prawdziwa, bo ona jest moim zdaniem w dzisiejszym Związku Zawodowym Solidarność i w Prawie i Sprawiedliwości, bo my nawet udowadniamy w ostatnich czterech latach, że realizujemy jak najbardziej solidarnościową politykę, a nie egoistyczną, oligarchiczną, jaką prowadziły elity III RP dzisiaj z Platformą Obywatelską na czele. I te nazwiska, skoro są w jednym, wszyscy są w jednym miejscu, to tym gdańszczanom zakłócają obraz. A prawdopodobnie to tam jest prawdziwe dziedzictwo Solidarności, bo jest tam Wałęsa, jest tam Borusewicz, jest tam Hal, jest tam Tusk. I w związku z tym to takie zdeformowanie obrazu jest w porównaniu z innymi regionami Polski. I są dzieci tych liderów, Żelan, Dulkiewicz. Taka eksplozja tych nastrojów ludności gdańskiej popierających magistrat miała miejsce podczas pogrzebu prezydenta Adamowicza. I właśnie tu się okazuje teraz, że jego żona kandyduje do Parlamentu Europejskiego, ma wielkie szanse na zdobycie największej ilości głosów, a tu już pojawia się nowa afera. Gdańsk nie daje nam odetchnąć. Kwestia pani Adamowicz, Magdy Adamowicz, która w tej chwili ma postawione zarzuty całkiem niedawno dotyczące niejasnego pochodzenia 450 tysięcy złotych, których nie zapłaciła podatku. Jak to wygląda, ta sytuacja? Ta historia jest nieco dłuższa. Ona zaczęła się w 2016 roku w sierpniu, kiedy pierwszy urząd skarbowy w Gdańsku zakwestionował zeznania podatkowe i postawił zarzuty z artykułu 56, mówiąc wprost, oszustw podatkowych. Te zarzuty następnie rozszerzyła i podniosła prokuratura w grudniu 2017 roku. I w związku z tym po śmierci pana prezydenta Pawła Adamowicza, one obejmują wyłącznie jego małżonkę. Z ostatnich informacji prokuratury wynika jasno, że trwało postępowanie dotyczące źródeł pochodzenia tych 450 tysięcy. Zatem nie chodzi tylko o to, czy były oświadczenia majątkowe prawdziwe, czy nie, czy został zapłacony, czy podatek w kwocie około 130 tysięcy złotych, czy nie został, tylko skąd kwota 450 tysięcy złotych, z których pochodzenia pani Magda Adamowicz nie może się wylegitymować. I moim zdaniem fakt, iż podjęła karkołomną próbę kandydowania, być może w ramach żałoby po zmarłym mężu, bo motywy tego kandydowania wydają mi się groteskowe, stwarza nam wszystkim szansę na zadawanie publicznie pytań o wyjaśnienie, o odpowiedź na pytania, na które nie zdążył odpowiedzieć jej małżonek. Nie zdążył ani przed sądem, ani przed prokuratorem,
to teraz ciężar dowiedzenia prawdy w tych sprawach spoczywa na kandydatce Platformy Obywatelskiej do Europarlamentu. To może Marek Pyza by przypomniał. To ja dopowiem może, bo nie do końca jest tak, że nie zdążył odpowiedzieć, bo i Paweł Adamowicz, i Magdalena Adamowicz odpowiadali na te pytania przed wieloma instytucjami państwowymi, tyle że te instytucje... Mówisz o tych groteskowych odpowiedziach. Tak, tyle że te instytucje im nie uwierzymy. Pamiętamy, opisywaliśmy to w tekście Tajemnice Fortuny Adamowicza, o tych kilkuset tysiącach, które córki państwa Adamowiczów miały dostać od swoich dziadków, pradziadków w takich kopertach wielokrotnie, po kilka, kilkanaście tysięcy złotych, miało się tego zebrać właśnie, powiedzmy, około 500 000 złotych. I oni się tłumaczyli z tego najpierw przed CBA, zresztą Paweł Adamowicz w tym konkretnie wątku składał dwa razy kompletnie sprzeczne ze sobą zeznania do CBA, wtedy jeszcze dowodzonego przez Pawła Wojtunika, bo to wtedy w 2013 roku ta sprawa się zaczęła. Od działań CBA pisał takie listy, w których raz pisał jedno, raz drugi raz, że całą gotówkę trzymali w bankach, innym razem, że gotówki mieli dużo w domu, w różnych skrytkach i ona im się mieszała, po prostu ich gotówka z gotówką córek. W każdym razie CBA temu nie uwierzyło, złożyło zawiadomienie do prokuratury. Prokuratura przeprowadziła śledztwo, w ramach którego po tych zeznaniach państwa Adamowiczów napisała, że ich zeznania niestety nie zasługują na wiarę. Urząd Skarbowy, Izba Skarbowa w Gdańsku też nie uwierzył i wreszcie sąd, ten sam sąd, który tak niby skazał, ale tak naprawdę uniewinnił Pawła Adamowicza, każąc mu płacić kilkadziesiąt tysięcy złotych. Pozwolił mu się wykupić. Tak jest, wykupił za te kilkadziesiąt tysięcy. Też napisał, że tym zeznaniom nie można dać wiary. Krótko mówiąc, do dziś, przez 6 lat, oni nie odpowiedzieli prawdziwie na te pytania. Nie wiemy, skąd mieli te 500 000 złotych. I rzeczywiście pani Magdalena Adamowicz powinna udzielić odpowiedzi na te pytania. Mało kto te pytania jej stawia, bo też jest tak, że ona raczej unika rozmów z ludźmi, którzy mogliby te pytania postawić. No myśmy też próbowali to przecież robić. Raczej godzi się na spotkania z dziennikarzami, którzy wiadomo, że będą głaskać po głowie, a nie drążyć. No tak, dlaczego właśnie w Gdańsku nikt nie stawia pytań? Może to jest też również problem tamtejszych mediów. I to duży. Jak wyglądają media w Gdańsku? Trochę pluralizm w tych trochę mediach. Ten pejzaż gdańskich mediów przez ostatnie lata uległ jednak zmianie, bo zarówno Gdańska Telewizja, jak i no nasza gazeta i nasz portal, trochę ten klimat samozadowolenia i bezpieczeństwa rządzących zakłócamy. Mam wrażenie, że skuteczniej niż kiedykolwiek. I to jest coś, co mam nadzieję przyniesie jakiś efekt w perspektywie chociażby jesiennych wyborów, że ta wiedza i to szukanie prawdy o osobach sprawujących funkcje publiczne, o osobach, które unikają, tak jak Marek powiedział, odpowiedzi na jakiekolwiek pytania lub odmawiają udziału w jakichkolwiek debatach, dyskusjach, spotkaniach, kiedy te pytania mogą paść, ale ponieważ my te pytania powtarzamy, to mam wrażenie, że one jednak krok po kroku dotrą do świadomości Pomorzan, bo wcześniej było tak, że po prostu urząd był wielkim pracodawcą, właściwie jest do tej pory wielkim pracodawcą wielu mediów, utrzymywał te media, dystrybuował olbrzymie środki. Na to tu trzeba oddać prezydentowi Adamowiczowi, że stworzył wehikuł propagandowy sfinansowany z pieniędzy publicznych, posiadający budżet na poziomie Gdańskiego Ośrodka Telewizyjnego. Jest to portal udający portal niezależny, a będący tak naprawdę organem propagandy miejskiej. Wówczas jeszcze całkowicie podporządkowany wizji kariery politycznej pana prezydenta Adamowicza. Mówimy o portalu Gdańsk.pl oczywiście. Tak. Staram się nie wymieniać. Można postawić, panowie, chyba warto spokojnie można tutaj postawić następującą tezę, że około 90% mniej więcej gdańskich mediów jest jednomyślna i zdecydowanie sprzyja opcji antyrządowej, opcji opozycyjnej. I pytanie teraz do pana ministra. No ono się nasuwa właściwie samo. Po takiej ilości afer, po takiej ilości śledztw, łącznie z komisją do spraw Amber Gold, jakoś nie widzimy tego przełożenia na konkretne aresztowania, na uderzenie w ten układ gdański. Dlaczego to się jeszcze nie stało? Ja nie potrafię na to pytanie niestety odpowiedzieć. To jest kwestia rzeczywiście pracy prokuratury, potem skutecznego procedowania sądów i no tutaj w sprawie Amber Gold to mamy decyzję, tak, o tym, kto powinien na ławie oskarżonych zasiąść i kto powinien być sądzony, jest sądzony, natomiast na pewno ta ławka w tej sprawie jest zdecydowanie za krótka.
ale mam nadzieję, że prokuratura się z tym upora i będzie w stanie wszystkich winnych tego okradzenia wielu tysięcy Polaków osądzić. Marku, dlaczego do tej pory nie udało się osądzić odpowiedzialnych za ten stan rzeczy, który panuje w Gdańsku ludzi? Jeśli mówimy na przykładzie Amber Gold, to ja wrócę do tego, co mówiłem w pierwszej części. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ma tutaj ogromne zasługi. Od sierpnia 2011 roku była wiedza o tym, czym jest Amber Gold i że za chwilę ten biznes szemrany wejdzie na rynek lotniczy, którym z zasady, z ustawy zajmuje się ABW. Nic z tym nie zrobiono do maja, kiedy to wreszcie napisał notatkę Krzysztof Bondarek i rozesłał ją do najważniejszych osób w państwie. Ale nawet wtedy nie założono podsłuchów państwu P, nie wdrożono jakichś poważnych działań operacyjnych. Wcześniej nie weryfikowano wielu informacji, które się pojawiały. Najczęściej mieliśmy tłumaczenie, że to były informacje jednoźródłowe o tym, że jeden z samolotów może wozić gotówkę do Niemiec na przykład. No tak, no tak, ale była taka informacja i nikt się nie podjął próby zweryfikowania jej. A później, gdy już w całej Polsce zaczęło się mówić o tym, czym to Amber Gold może być, to wtedy ABW zaczęła jakieś skromne działania. Funkcjonariusze jeździli po centrach handlowych w całej Polsce i sprawdzali, w jakich godzinach są czynne placówki Amber Gold, na przykład takie czynności operacyjne prowadzili. I dopiero gdy Michał Tusk zerwał swoją współpracę z liniami OLT Express, dopiero założono podsłuchy Marcinowi i Katarzynie P. Natomiast dlaczego powiedziałem, to jest dosyć ważne, dlaczego powiedziałem, że do dziś, do 2019 roku ABW przyczyniła się do tego, żeby tej sprawy w pełni nie odkryć. W trakcie prac tej komisji śledczej wielokrotnie było tak, że materiały niejawne, szalenie istotne dla przesłuchania danego świadka, przychodziły za 5.12. Przesłuchanie zaczynało się o 10, o 9.40 pojawiała się informacja w sekretariacie komisji: halo, macie nowe kwity, może byście poczytali. A tu za chwilę wchodzi świadek na salę. No, nie sposób z tego skorzystać oczywiście. ABW przysłała do komisji taką analizę. Ona nigdy nie została upubliczniona, ale sporo osób o niej wie. To jest taka kilkudziesięciostronicowa prezentacja robiona w PowerPoincie, gdzie mamy nazwiska byłych funkcjonariuszy, byłego szefa gdańskiej ABW, byłego szefa CBS-u w Gdańsku, gangsterów gdańskich, restauratorów dzisiejszych, polityków i tak dalej, i tak dalej. I cały ten układ właściwie, mniej bądź bardziej precyzyjnie narysowany, on tam jest. Rozrysowane są twarze, ile było połączeń telefonicznych itp. Tyle, że ABW nie załączyła żadnej legendy do tego. Przysłała kilka obrazków, wyciągajcie sobie z tego wnioski. Wiele wskazuje ktoś tam na to, nie chce tego wyjaśnić. Wiele wskazuje na to, że w tym układzie gdańskim również tkwią funkcjonariusze aparatu ścigania. I tę kwestię będziemy kontynuować w następnej części programu. Marek Formela tutaj nam opowie o tym, czy rzeczywiście ten układ gdański jest tak silny tam na miejscu, że aż ma swoich ludzi w organach ścigania, ale to już proszę państwa po krótkiej przerwie. Witam państwa po przerwie, a wraz ze mną w studio minister Jarosław Sellin, gdańszczanin z kaszubskimi korzeniami. Podobnie redaktor Marek Formela, naczelny Gazety Gdańskiej. Nina Sulenczyno. I już warszawiak. Od co najmniej czterech pokoleń. Od co najmniej czterech pokoleń, który również się interesuje bardzo Gdańskiem. Redaktor w formie artykułów śledczych, redaktor Marek Pyza. Czy Gdańsk to mała Sycylia? Doszliśmy właśnie do pewnego elementu, który rzeczywiście napawa dużym niepokojem, mianowicie panowie tutaj mówią, że w gdańskich służbach już prawdopodobnie doszło dawno do tego, że one są też jak gdyby spięte z tym gdańskim układem. Jak daleko jest to posunięte i czy ten fakt nie powoduje tego, że do dziś sprawy się wloką bądź są nierozwiązane? Może tu tkwi ta przyczyna. To jest trudne pytanie, ponieważ istotą tajnych służb i tych funkcjonariuszy jest dyskretne przenikanie do środowiska gospodarczego. Raczej ich na pierwszym planie nie widać. Najbardziej spektakularnym transferem, o niektórych mówił Marek przy okazji tego raportu, było przejście byłego funkcjonariusza SB, potem UOP, potem ABW do pana Waldemara Siwerta do grupy Lotos.
I to był o tyle zaskakujący transfer, że wcześniej prezesa grupy Lotos, pana Pawła Lechnowicza, przesłuchiwano na okoliczność udziału w sprawie Stella Maris. Okoliczność tę na pytanie później Rady Nadzorczej prezes Lechnowicz utajnił, czyli okłamał Radę Nadzorczą. A przewodniczący, a szef ABW z tego okresu, pan Waldemar Siewert, przez lata pracował razem z panem Olechnowiczem, więc ja myślę, że każdy duży biznes, każda taka przestrzeń gospodarcza znajduje swoich funkcjonariuszy, którzy szukają zajęcia i sami jak gdyby oferują swoje usługi. I to moim zdaniem jest proces, który się intensyfikuje wraz z prosperity gospodarczym. Natomiast ja myślę, że istotą też gdańskiego układu, gdańskiego systemu gospodarczego, który odrzuca albo koptuje różne środowiska i różne osoby, jest pewien węzeł finansowy, który powstał wokół samorządów. Od momentu, kiedy wpłynęły do systemu gospodarczego Polski wielkie pieniądze z funduszy europejskich, politycy samorządowi stali się poważnymi graczami gospodarczymi, stali się inwestorami, stali się osobami, które w sposób realny mogą decydować o być albo nie być wielu firm lokalnych. I takim przykładem, i kiedy zauważono, że takim świetnym rozwiązaniem jest mechanizm partnerstwa publiczno-prywatnego, który uwalnia spod społecznej kontroli wiele decyzji gospodarczych o gigantycznej wartości, to łatwiej było działać na skróty. I takim świetnym przykładem jest w Gdańsku budowa Forum Gdańsk, wielkiego domu towarowego, którego inwestor okazało się, że nie miał pieniędzy na założenie spółki. Miasto Gdańsk, wchodząc do przedsięwzięcia o wartości około 1 mld zł, musiało pożyczyć zagranicznemu partnerowi 11 milionów złotych po to, żeby przekazać 6 hektarów gruntu w centrum miasta, po to, żeby ten nowy podmiot gospodarczy, w którym miasto jest udziałowcem mniejszościowym, a zatem nie ma nic do powiedzenia, ta spółka mogła dopiero otrzymać kredyt. To oznacza, że każdy z nas, gdyby dostał ten teren, też dostałby taki kredyt, a firma z Holandii, która się wtedy pojawiła, nie miała środków na otwarcie biura. Potem mamy już na kolejne etapy tej inwestycji, tak? Lekceważenie lokalnego prawa, nierespektowanie zaleceń konserwatora, betonowanie kanału Raduni i zastanawia olbrzymia bezwładność władz miasta wobec dość agresywnych poczynań inwestora, ubezpieczanie się kolejnymi ekspertyzami prawnymi kupowanymi przez władze miasta po to, żeby mieć polisę ubezpieczeniową, a nie żeby respektować czy chronić dobro samorządu. Sycylia nie tylko słynie z mafii pięknych krajobrazów i wulkanu Etna, ale również z separatyzmu. Podobnie jest w Gdańsku. W ciągu ostatnich lat narastają w Gdańsku autentycznie separatystyczne nastroje podsycane przez magistrat gdański. Przykłady nawiązywania do tradycji wolnego miasta Gdańska, w którym jak wiadomo mieszkało tylko około 3-4% Polaków w samym mieście. Natomiast magistrat miasta buduje rondo wolnego miasta Gdańska. Po Gdańsku jeżdżą zabytkowe tramwaje z napisem Danziger Straßenbahn. W Gdańsku restaurowano pocztę obok dworca głównego, gdzie pojawił się niemiecki napis Postamt, choć w 1939 roku rozstrzelano tam 150 polskich pocztowców w innym miejscu, którzy bohatersko obronili polskości Gdańska. Ostatni temat, Westerplatte, temat gorący, bowiem przygotowana jest już w Sejmie ustawa dotycząca przejęcia tego terenu przez państwo, przeciwko czemu bardzo mocno protestuje magistrat gdański. Ostatnie sformułowania wypowiedzi pani prezydent Dulkiewicz, że Westerplatte zabieramy Polakom, kiedy to wręcz przeciwnie, Westerplatte ma być Polakom właśnie zwrócone. Natomiast stan tej placówki obecny jest po prostu zatrważający. Tutaj w twojej gazecie, Marku, ukazał się takich kilka zdjęć, jak wygląda dzisiaj Westerplatte. Porażający tutaj jest napis wartownia bez litery W.
Jeszcze kilku liter brakuje. Jest to, byłem tam ostatnio, także w sieci ukaże się materiał w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, w którym na zdjęciach wyraźnie widać obecny stan tej placówki. To jest po prostu jedna wielka ruina i śmietnisko oraz ekspozycja, o którą w ogóle nie dba magistrat Gdański, jakby celowo została skazana na zagładę, a de facto miejsce to sprowadza się do rokrocznych chucp politycznych 1 września w wykonaniu władz Gdańska. Ówczesny świętej pamięci prezydent Adamowicz, jak wiadomo, nie chciał wpuścić wojska na ten teren. Jak długo ta ustawa będzie jeszcze leżeć w Sejmie? Ona jest przecież gotowa, panie ministrze. Zanim o tej ustawie, to jednak ten punkt pierwszy poruszę, czyli właśnie ten dziwny kult Wolnego Miasta Gdańska. I miałem taką okazję rok temu z okazji rocznicy 1 września przemawiać przed Pocztą Polską w Gdańsku w obecności władz miasta Gdańska. I wtedy właśnie tę sprawę bardzo twardo postawiłem, żeby i poprosiłem, żeby zrezygnowali z propagowania tego kultu, ponieważ Wolne Miasto Gdańsk, i tak należy o tym pamiętać, bo taka była prawda, to było agresywne, antypolskie, małe państewko. Jeśli myśleć, kto był bękartem Traktatu Wersalskiego, a tak mówiono o Polsce, tak mówili Niemcy i Sowieci o Polsce, bękart Traktatu Wersalskiego, i to było krzywdzące bardzo dla Polski, to tak można by było mówić o Wolnym Mieście Gdańsk, bo to był bardzo poważny błąd mocarstw, że takie państewko utworzono. I z powodu konfliktu o to państewko wybuchła, w gruncie, że był pretekst do wybuchu II wojny światowej. Co tam się działo? W Wolnym Mieście Gdańsku agresywna polityka wobec mniejszości polskiej, agresywna polityka wobec mniejszości żydowskiej w latach 30. Społeczeństwo takie, że wybrało do władzy NSDAP, partię hitlerowską, wcześniej niż w Niemczech. A w czasie, kiedy już wybuchła II wojna światowa, to społeczeństwo spontanicznie wychodzące na ulicę, żeby bić, pluć polskich pocztowców przeganianych przez ulicę Gdańska, i nikt ich do tego nie zmuszał. Taki był klimat, taka była atmosfera, więc nie należy tworzyć dobrej, nie wiem, sentymentu do Wolnego Miasta Gdańska, bo to była bardzo ponura część historii tego przepięknego miasta, tak ściśle przez kilkaset lat związanego z Polską. I te przykłady, które też pan podał, to jest po prostu skandal, że w ogóle się do tej tradycji odwołuje. Nie tylko, dodajmy do tego jeszcze 3 maja, ostatnie święto 3 maja, magistrat Gdański 2 maja zdejmuje flagi w Alei Zwycięstwa i w miejsce barw narodowych wiesza flagi unijne. Mało tego, na balkonach mieszkańców Gdańska trudno jest zauważyć biało-czerwoną flagę. Wiszą tam głównie flagi Gdańska oraz flagi Unii Europejskiej. Czy ten separatyzm gdański zaszedł już dalej, aniżeli próby separatyzmu na Śląsku? Ja bym może nie mówił o separatyzmie, tylko o takiej próbie budowy, tak bym to nazwał, alternatywnego samorządowego państwa. Bo skoro w Warszawie rządzi PiS, a wielu samorządowców jest z innej opcji politycznej, to oni się nagle skrzykują, a to w obronie ECS-u, a to na 4 czerwca, żeby się zjechać do Gdańska i tam obchodzić 4 czerwca. 4 czerwca był w całej Polsce, wszędzie do urn szliśmy, żeby komunizm odrzucić, a nagle się okazuje, że stolicą ma być Gdańsk, tak? I tam się zwołujemy, tam jakąś deklarację podpisujemy, tam ogłaszamy być może jakiś ruch 4 czerwca i tak dalej, i tak dalej. I wszystko w kontrze do państwa polskiego, do obchodów, które planuje państwo polskie. Ja dzisiaj na konferencji prasowej obficie opowiadałem o tym, co robimy w związku z rocznicą 4 czerwca w Polsce. I tam się tworzy taką alternatywę. Jeśli chodzi o Westerplatte, to tu też warto opowiedzieć, jak to wyglądało. Myśmy już w roku 2006, rządząc krótko 2 lata, podjęli decyzję, że będziemy budować Muzeum Westerplatte. Tak to miejsce wyglądać nie powinno. To jest polskie Pearl Harbor. To jest miejsce powszechnie znane w Polsce i dosyć dobrze znane w świecie, a nie ma co tam oglądać. Chodzi się po tym i nie wiadomo co, jakieś ruiny. No, ruiny i zdewastowany teren. Dodajmy, że fachowcy od wojskowości twierdzą, że jest to jeden z najcenniejszych zabytków doskonałej sztuki fortyfikacyjnej, chociaż jest to tak małe miejsce. I teraz jaki był plan? Plan był taki, żeby zbudować takie plenerowe muzeum, gdzie będziemy spacerować i będziemy oglądać troszkę odgrzebane z ziemi, bo tam dużo rzeczy się w ziemi zachowało, troszkę zrekonstruowane, ale jednak oglądać miejsca, gdzie się toczyły epizody tej 7-dniowej bitwy. I zaraz jak straciliśmy władzę w roku 2007, to było ciekawe, władze Platformy na początku jakby chciały kontynuować projekt, bo powołały Muzeum Westerplatte.
w roku 2008. Tak to się nazywało. Po czym po kilku miesiącach nagle ta nazwa została zmieniona, nie Muzeum Westerplatte, tylko Muzeum II Wojny Światowej. I zbudowano Muzeum II Wojny Światowej z narracją uniwersalistyczną, że wszyscy cierpieli w czasie II wojny i tak dalej. Troszkę nie wiadomo, kto był sprawcą, kto ofiarą. Wszyscy byli ofiarami. A o Westerplatte kompletnie zapomniano, kompletnie zlekceważono. Jak wróciliśmy do władzy, znowu powołaliśmy Muzeum Westerplatte. Uznaliśmy, że to powinna być filia Muzeum II Wojny Światowej. Dzisiaj tak to jest. Jest Muzeum II Wojny Światowej z filią na Muzeum Westerplatte i chcemy zbudować tam to plenerowe muzeum. Więc jest instytucja państwowa, państwa polskiego, podkreślam, a nie żadnego pisowskiego, tylko państwa polskiego do zbudowania dla Polaków, dla świata, dla całego narodu Muzeum Westerplatte. I tu nagle znowu opór. Nic nie zrobili przez tyle lat, a nam chcą przeszkadzać, bo mówią, że mają swoje działeczki, na Westerplatte mają jedną wartownię pod swoją opieką i być może będą chcieli budować alternatywę, być może Tuska zaprosić na 1 września i powiedzieć, że pod patronatem Tuska organizuje się Muzeum Westerplatte, ale budowane przez miasto Gdańsk. Więc co, mamy dwa muzea Westerplatte na Westerplatte budować? Dlatego specustawa, już kończę, dlatego specustawa, żeby to wreszcie uporządkować. Dziękuję posłom z mojego klubu, że taką ustawę wnieśli, żeby scalić cały teren Westerplatte. To jest pomnik historii. Cały teren Westerplatte to jest pomnik historii. Mamy 105 takich obiektów w Polsce, które są pomnikami historii. I to powinno być w jednym ręku. Odbudowane? I jeden plan. Odbudowane nie. Ja nie jestem za tym, żeby wszystko zrekonstruować, bo nam się zarzuca, że Disneyland, że odbudujemy wszystkie budynki. Ale Westerplatte nie było zniszczone w czasie kampanii wrześniowej. I to zniszczyli dopiero Rosjanie po wyzwoleniu. Ale jest bardzo dużo artefaktów, które z ziemi można wyciągnąć, które można pokazać. Zrobiliśmy już 2 sezony badań archeologicznych. Bardzo dużo obiektów dzięki temu mamy i zróbmy to razem. I znowu tutaj miasto Gdańsk stawia opór, coś opowiada, że im się coś zabiera i tak dalej, i tak dalej. Gdańsk jest miastem państwa polskiego i powinno współpracować z państwem polskim dla tak ważnego zadania, jakim jest Muzeum Westerplatte. Czas jest nieubłagany, Marku. Co zrobić? Jakie działania należy przedsięwziąć, żeby wreszcie był porządek w Gdańsku i ten układ gdański przestał drażnić wszystkich innych poza mieszkańcami Gdańska, którzy ten układ popierają. Niektórymi 70% głosujących. Bo jeśli chodzi o analizę wyników wyborczych, to rzeczywiście w pierwszej turze większość obywateli zawsze opowiada się za zmianą. Dopiero w drugiej turze jest wątek kontynuacji. Gdańsk jest i Westerplatte to jest część polskiej historii. To nie jest część historii Gdańska. Wolne miasto Gdańsk to jest fałszywy rekwizyt w dzisiejszej debacie. Na Westerplatte była filia Außenstelle Stutthof. To jest miejsce uświęcone w różny sposób krwią polskiego żołnierza i polskich obywateli. I kupczenie tą historią tylko dlatego, żeby powiedzieć Polakom, że w Gdańsku jest eksklawa demokracji w państwie, które jest niedemokratyczne, jest nadużyciem godzącym w dobre imię państwa polskiego. Marku, co byś zrobił, żeby tam był wreszcie porządek? Proste pytanie. Trzeba drążyć, edukować, nie ustawać pisać w odkrywaniu patologii, pisać i otwierać oczy gdańszczanom, bo to chyba o to przede wszystkim chodzi. Ale również władzom Gdańska, dlatego to Muzeum Westerplatte jest między innymi potrzebne, bo również władze Gdańska trzeba edukować, czego dowodem ostatnie wypowiedzi pana wiceprezydenta Piotra Grzelaka i jego interpretacja przyczyn wybuchu II wojny światowej, że najpierw było słowo, złe słowo Polaka wobec Niemca. Nie myślałem, że spotkamy takiego Bęcwała na tym stanowisku. To były porażające słowa, które relatywizowały winę Niemców w sprawie wybuchu II wojny światowej. 150 metrów, panie redaktorze, od Poczty Polskiej. Dla sprawiedliwości powiedzmy, żeby się potem zreflektował i przeprosił, jest młodym człowiekiem. Ale wciąż nic nie rozumieje. Pewien gdańszczanin jest 40-letnim dżentelmenem. Kończąc już, panowie, pewien gdańszczanin zwrócił się do mnie z pewną ideą, mianowicie stwierdził, że w Gdańsku nie ma wojska polskiego. Może rzeczywiście należałoby tam postawić garnizon, po pierwsze dlatego, że jest tam port północny, odpowiednie obiekty strategiczne, nie dlatego oczywiście, żeby z bronią w ręku niszczyć układ gdański, ale po to, żeby to wojsko polskie było tam widoczne, defilowało i żeby przypomnieć mieszkańcom Gdańska, że to są jednak, Polakami. To może w przyszłym, dziękuję bardzo. W tym roku musimy kończyć już. W przyszłym może i tu kończymy. Jakim trzeba być ignorantem, żeby takie rzeczy wygadywać?